Cześć, witajcie. Jak widzicie, przyszła kryska na matyska. W końcu kosz pięciowy się doczeka dokończenia. I co? No i pomalujemy sobie wszystko. Dzisiaj na farmie wielkie malowanie. Także co, ten wał kuzyna, to dokończymy sobie, pomalujemy sobie oczywiście ten element, co dospawałem. Później tu taki wynalazek, zaraz wam opowiem. Te wały, które dorobiłem do tej talerzówki. I co wam mogę o tym powiedzieć? No sprawdziły się, tylko no, na tych bryłach, no to zobaczcie, co się stało. Powyginało się to wszystko, także przydałoby się, jak już by to miało zostać, chociaż wątpię, to przydałoby się po prostu tutaj wspawać coś grubszego i jakieś te płaskowniki też jakieś dać takie troszeczkę mocniejsze. Jakby to miało chodzić na bryłach. A poza tym fajnie robił robotę. Wszystko tam w miarę rozkruszyło, także nieźle. Tu sobie też jakoś to przeczyścimy później peskareczką delikatnie i sobie to pomalujemy. Najpierw podkładem, później nawierzchniowo jakoś. Talerz sobie może też zrobimy dzisiaj, jak się uda. I co? Tutaj jeszcze widzicie, jest taki... takie też ustrojstwo, które skonstruowałem kiedyś. Może wam wrzucę ten film. Tylko co, to nie do końca mi wyszło. Znaczy nie do końca wyszło, no w sumie dobrze wyszło. Tylko okazało się, że wózek jest za mały do tego. Miało to być do ściągania big bagów z naczepy tira. Ale co, ale mam za mały ten wózek i na długości po prostu był za bardzo to wysunięte. Odsunięte od wózka i po prostu przeważało wózek. I co, tak myślałem to jeszcze przerobić, żeby to po prostu zawieszać po prostu na wózku. Ale okazało się, że jest to świetny taki, powiedzmy, dźwig, manipulator taki do różnych rzeczy. Na przykład co, do tej żmijki do przenoszenia, to w sam raz akurat sobie tutaj stanąłem, tam dostał spokojnie. Tu jeszcze nachodzi to ramię, ta rura zakończona hakiem i to można po prostu wysuwać sobie i regulować ten kąt. To miało być założenie uniwersalne, dlatego tak to wyszło, ale zostawię to w takiej formie jak jest, tylko sobie tutaj wspawam takie mocowania do pasów, żeby można było po prostu tutaj ten kąt zmieniać, żeby to nie było na stałe, tylko żeby można było, jak chcemy daleko, no to tak ustawiamy. Jak chcemy jak najbardziej do góry, no to w ten sposób. Także takie ustrojstwo ogrodnik też zmajstrował kiedyś. Może wam wrzucę jakiś materiał z tego, to jeszcze sobie zobaczyć, jak to tam szło. Nie wiem, gdzieś powinien mieć ten film, ale zobaczę jeszcze. No i co, tutaj trochę ogarnąłem ten bałagan. Tutaj zobaczcie, jaki elegancki stół majster zrobił. Wczoraj sobie wymieniło łożysko w masterze, w kole, bo już tak szumiało, że niedługo to by trzeba było w nausznikach jeździć. No i nic. I co tam? Zajmujemy się tym ustrojstwem. To się też w miarę sprawdziło. Tutaj widzicie, zostało trochę miału i zobaczcie, jak korozja od razu wzięła. O, idealnie wypiaskowane. Także co, dokończamy to i co wam powiem jeszcze, bo to tak na szybko tylko było pochytane, bo wtedy nie było czasu, także spawamy to już tak na bogato. I co wam jeszcze powiem, tak się zastanawiałem, czy by tego jeszcze nie, jak gdyby nie zrobić bardziej uniwersalnego zastosowania tego i zrobić z tego jakiś taki kosz przyjęciowy, bo tutaj masa, no podejrzewam, że stona zboża by weszła, jakbyśmy do samej góry zamknęli, dać tylko co, regulowane stopki jakieś i mielibyśmy super taki kosz przyjęciowy do zaprawiarki, do żmijki, do czyszczarki, obojętnie do czego, powiedzmy podnosimy to z metr, półtora metra do góry i akurat nam się tu by zsypywało do czyszczarki albo do czegoś tam, co sobie tam chcemy, a tutaj całego bibaka
wywalamy i spokój. Byśmy to puścili, zostawili tam na godzinę czy ile i by się to spokojnie, byśmy sobie mogli robić coś innego. Także co, trzeba by było tylko, no oczywiście te boki to i tak muszę zrobić. Później co, tam u góry to też w sumie niekoniecznie, to bym zostawił tak jak jest, bo byśmy tutaj nasypali i by to było. No tak, ta ściana by musiała iść. Dno, na dno to nawet jakiś kawałek blachy byśmy sobie rzucili. Później musiałoby być to też do kąta zrobione. Po prostu rzucilibyśmy sobie kawałek blachy. Nawet z takimi przyspawanymi jakimiś tymi płaskownikami, żeby to się nie przesunęło. I co? No i by się tu ziarno sypywało. Tu jakiś szyberek, żeby to tutaj można było regulować, otwierać, zamykać. I myślę, że powinno być ok. Także coś takiego sobie chyba zrobimy teraz na szybkości. Dobra, także co, ogarniam to. Na razie sobie poprawię te spawy, bo tu widzicie jak jest pospawane. Tak, tak, nie za ładnie. Później sobie co, zrobimy jakieś te nóżki, rurę po prostu sobie w środek wstawimy. I tutaj za dwie dziury po prostu, żeby to się blokowało. I co jeszcze? No i działamy, tak jak wam mówiłem z tym. A później jak już to skończę, to sobie po prostu to przepiaskuję delikatnie. Wyczyszczę z tej rdzy i przemalujemy już sobie to wszystko. Tak, żeby to dzisiaj przynajmniej z pierwszego przemalować. A jutro kolorkiem. I będzie cacuszko. Dobra, działa. No i dobra. Żuraw wyspawany. I co? Drutu brakło. Wstawiłem, miałem taką rolkę, piątkę, jeszcze końcówkę. No i jej zabrakło. Założyłem taki. This weld. Tys będzie spawał? Coś takiego, nie wiem, dobry, zły. Nie znam się. No i dobra, także co? To odkładam na bok i działamy przy tym. No i dobra, postępy prac. Kiepsko to idzie, powiem wam. Spawanie od cholery. Ale już stwierdziłem, że zrobimy to tak na szczelnie. Jakby tutaj trzeba było jakiś rzepak wsypać czy coś, to żeby to nie uciekło. Także spawam praktycznie całe, no na szczelno, nie? Nie punktowo, tylko po całości. No i tak, ta strona jest w miarę zrobiona. Tej blachy w miarę tutaj wystarczyło, jeszcze został ten klin, dodamy tutaj, także całość będzie tutaj z takiej dosyć grubej blachy. No i ten, to czoło jeszcze zostało, muszę sobie poszukać tutaj jakąś blachę, bo tu mam, ale trochę cienka, no kurczę, nie wiem, czy to jedynka jest, czy coś takiego, także przydałoby się coś grubszego, żeby tu już nie trzeba było jakichś wzmocnień robić. No i to dno, nie wiem jeszcze jak to zrobić, muszę się zastanowić, a to zostanie, to nie będę zatykał, także zostanie tak jak teraz. Dobra, także co, odwracam to i spawamy z drugiej strony. No i dobra, narobił, braku gazu, ale powiem wam, że dobrze, już nawet nie jadę kupić, chociaż jest godzina taka, że jeszcze spokojnie bym kupił. Bo powiem wam, że już mam dosyć tego spawania na dzisiaj. I co z nowości? Tutaj sobie spawałem takie uszy, żeby to można było wózkiem widłowym fajnie przewozić, bo to już się stało takie zbyt ciężkie, żeby to się z tym szarpać. Co jeszcze? Tutaj ten kawałek wstawiłem i w zasadzie co, nie ma więcej blachy, muszę sobie coś poszukać. Muszę sobie coś poszukać. Teraz tak, to na razie zostawiam, biorę się za malowanie podkładem tego. No i dobra, słuchajcie, wymalowane tym podkładem, tak to wyszło, nie za ładnie, ale jak na wieś to będzie. No i co, teraz jutro sobie omaluję jeszcze tą nawierzchniową chlorokauczukiem, powinno być ok. Także co, a co, za dużo farby zrobiłem.
I tak nawet bez przygotowania tutaj omulowałem od razu tutaj tą moją konstrukcję, a z zewnątrz to tutaj powinno się trzymać. Dobra, także co, tyle na dzisiaj, bo już mam dosyć tutaj majsterkowania i jutro się wymienimy butle i dokończymy to spawać. Także na razie, cześć. No i witajcie na froncie robót. I co, wczoraj nie miałem czasu za bardzo działać, ale sobie tylko tutaj pospawałem. Już myślałem, że gwoździami będę łatał. Pospawałem sobie te resztki, nawet że starczyło tej blachy. Tutaj sobie odciąłem, dałem, tutaj poszczukowałem, jakoś wystarczyło. Teraz co, zrobiłem sobie dno. Tak to sobie wygiąłem tą blachę. Jak umiał, tak zrobił. To jest w sumie nie blacha, to jest taki materiał dość ciekawy. Deboned. Także na bogato. Ale taki miałem odpadowy, także sobie taki wstawiłem. I co, tutaj myślałem jeszcze co zrobić, bo miałem to robić na takie tutaj spawywać po prostu szpilki i to skręcać. Ale stwierdziłem, że to za dużo zabawy, później by to nie pasowało. Zrobię sobie tutaj mocowania na pas i po prostu pasem tylko zepniemy to, żeby to dociskało tutaj, to się fajnie wcięło pod tą rurę. Czyli jak to będzie cały czas dociskało do tego, to nie powinno to wypaść. W trzech miejscach sobie pasem ściągniemy i powinno być ok. Co tam jeszcze? Zabrałem się dzisiaj tak na szybko za stopki, za te nogi. Powierciłem sobie dwie dziury, jeszcze dwie zostały na później. I tak, miało być to całkiem tak ambitnie, że po prostu one będą wchodziły w środek. Nawet mi się udało dobrać taką średnicę rur idealnie pasującą, praktycznie bez żadnego luzu. Ale co, no te rury są, raz, że one są trochę pokrzywione, pospawane i po prostu nie wchodzą. Dwa, że tutaj też jest spaw, także tu już mi też nie chciało wchodzić, tak, tego sobie tak zrobimy, to po prostu na zasadzie takiego dokładania, czy jak trzeba będzie wyżej, no to będziemy musieli podnieść albo przewrócić na bok, albo podnieść całkiem to do góry i dopiero wsunąć te nogi. Bo inaczej no to musiałoby być za cieńsze dużo, żeby to weszło. A wiecie, cienkie, jak będą za cienkie, no to się to będzie znowu wszystko tak kołysało. Dlatego już wolę takie i wkładane, żeby to było stabilnie niż takie cieniutkie. No i co, tutaj jeszcze sobie chyba to połączę gdzieś w tym miejscu w poprzek. Bo tutaj się nie da połączyć, żeby to może była możliwość wsunięcia pod ten taśmociąg. Ale tu sobie to złączymy i już powinno to być takie bardziej stabilne. I co? No i tyle, także działamy dalej. Tu sobie później jakiś ten syp jeszcze kombinuję. To muszę wyciąć, żeby tutaj można było to troszeczkę wystawić dalej. No i jakiś, nie wiem, szyberek albo coś tutaj będziemy tutaj coś kombinować. Także co? Na razie tyle. Ja tam mam trochę inne jeszcze roboty. Może się to uda dzisiaj skończyć w końcu, tak żeby to pomalować i później już kolorkiem wszystko by się trzepnęło. Dobra, także co, ja na razie uciekam, później sobie wiercę te stopki. Aha, wierciłem stopki po prostu tak, żeby można było je wystawić metr i półtora metra, także myślę, wydaje mi się, że spokojnie taka wysokość tam wystarczy. I tak to będą się koparką sypać ten materiał, żeby tutaj coś dostać. Ale dobra, mniejsza o to. Dobra, także na razie. No i dobra, witajcie dnia kolejnego. Pokazuję wam, co mi się tam udało zdziałać. A więc tak, wstawiłem sobie tą blachę. Później zacząłem majstrować tutaj przy tym zysypie. Tu jeszcze tą blachę sobie musimy spawać. Już nie zdążyłem wczoraj, bo tam były ważniejsze zajęcia. No i ta zasuwka będzie po prostu tak wchodziła w ten sposób. Tak sobie to majster wymyślił. Bo co, no tu musi iść jeszcze ta blacha i ona będzie wchodziła po prostu na to, między to a to. I myślę, że to powinno być w miarę szczelne.
A jak nie będziemy chcieli używać tego jako kosza do zboża czy do jakiegoś tam innego materiału sypkiego, no to wyjmujemy tylko to, tą blachę i w takiej postaci jak teraz będzie to używane do, no tam jak dosypania miału tam na ten taśmociąg, tak jak to było pierwotne przeznaczenie tego. Także takie będzie urządzenie dwa w jednym. No, jak was tam interesuje, jak to w ogóle spawałem, to jest tam gdzieś we wcześniejszych filmach, jak to robiłem, dlatego się możecie cofnąć, albo ewentualnie wam tutaj gdzieś wstawię linka do tego filmu. To było też tak na szybko robione, teraz co? Tutaj oczywiście nierówno. No i to taka robota jest właśnie. Szybko, a później się trzeba tylko denerwować. Ale tu sobie jakimś silikonkiem przejdziemy, uszczelnimy i będzie dobrze. Co jeszcze? No i tyle, także kończę to. Biorę tą piaskareczkę, sobie to przepiaskujemy tak z wierzchu tylko. I omalujemy to, żeby już był spokój. I jutro w kolorze jeszcze się to przeleci, już będzie gotowe. Dobra. A no i co? Jeszcze wczoraj sobie chciałem kupić te pasy. Nie jest to drogie, tam chyba 14 zł kosztuje taki ten średniej szerokości, czyli 35 mm na 2 metry, chyba 14 zł wychodzi, także sobie kupię te 5 pasów i już będzie po prostu, tylko założę sobie tą blachę, przypnę pasami i będzie takie w miarę to uniwersalne. No i co, tu jeszcze sobie spawałem te poprzeczki, bo tak stwierdziłem, no czym ja to podniosę tak wysoko. Jak akurat nie będę miał koparki, no to co, wózkiem sobie tutaj podjadę, podniesiemy to do góry na te 2 metry i sobie włożymy wtedy te nogi. A tak to za bardzo by nie było czym tego zamontować. Dobra, ja działam, także później wam pokażę, co tam majstrowałem jeszcze. No i dobra, w zasadzie skończone, w miarę to tam pochytałem. Tak to się będzie otwierało. Trzeba to jeszcze poczyścić, żeby tutaj te smarki nie blokowały. Tu jeszcze tylko muszę sobie jakiś uchwyt wymajstrować. No co, tutaj tak dałem po najmniejszej linii oporu. Po prostu przykręcane tylko taką blokadę, żeby, wiecie, ustalić w jakiejś tam pozycji. Otwieramy i tutaj sobie przykręcamy i już nam się to nie przestawi. To co, nie wiem, którą rączkę dać. Czy tą, widzicie, jaki dobrobyt? Nie wiadomo, którą rączkę. Czy rączkę, no to do przykręcania, nie? Czy to dać? Jak myślicie, co będzie lepsze? A teraz oczywiście do kamery to nie ma szans tego wkręcić. Udało się. Taka lepsza czy taka? Jak myślicie? No nie wiem. Chyba sobie zostawię tą na razie do malowania. A ta będzie w zapasie. No i co? Tu jeszcze brakuje oczywiście tych pasów. Ta rynienka tak to wchodzi. Z góry. Tak to wygląda. Tam wchodzi jedno w drugie. Także tam nawet bez uszczelnienia się nie powinno nic sypać. No i tutaj, ale tutaj chyba nie będę tu już niczym tego zatykał. W razie czego, myślę, że jeden big bag tutaj wejdzie spokojnie. Tak, no, bez uszczelniania tego z tyłu. Dlatego na razie mi to wystarczy. A jak trzeba będzie, no to się tutaj coś jeszcze zastawi i też będzie dobrze. Także co, biorę piaskareczkę. Jakoś to tam delikatnie spróbuję wypiaskować, zmatowić i co? I malujemy to. No i dobra, wymalowane. Unia zdetronizowana. Zmieniła barwy. Ale nie na długo, także jutro będą już inne. No i co? Tego wam z bliska też nawet nie pokazuję.
bo dla ludzi o słabych nerwach to by mogło być nieciekawe ujęcia, wręcz bym powiedział drastyczne, ale dobra, jak na wieś to będzie. I co, ja tu się nie rozgaduję, chociaż dzisiaj też się parę ciekawych rzeczy działo, ale o tym może jutro wam opowiem, bo teraz jeszcze kupa rzeczy do zrobienia, a dzień się kończy, także do jutra, cześć. No i siemaneczko w sobotę, pogoda idealna na malowanie, dlatego co, mam chwilę przerwy w koszeniu trawy i sobie postanowiłem to wymalować. I tak, mam 2 litry czerwonej, czyli na pierwszy strzał pójdzie ta przystawka i głębosz. A później zobaczymy, ile tam zostanie. Jakąś maszynę sobie omalujemy. I później mam tak 2 litry zielonej, także zobaczymy sobie, wszystko wyjdzie w praniu, co tam zostanie do malowania. I jeszcze jakieś tam resztki, jakieś tam szarej czy coś, także zobaczymy, ile tej farby będzie szło i na bieżąco będziemy sobie ustalać kolory. Także efekt może wyjść ciekawy. Także co? Rozrabiam farbę i malujemy. Gdzieś wam tu postawię na statywie, tak żebyście widzieli na bieżąco, co gdzie pójdzie. Włączymy timelapsa i myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Także malujemy. No i dobra, byłem podładować baterię, bo tam padła. I tak, jak widzicie, pomalowane. Miało być trochę inaczej, ale tak też będzie dobrze. No i co tam jeszcze? Jak umiał, tak zrobił. Jak umiał, tak pomalował i tyle, no. Na parę lat tam będzie spokój już z tym. Głębosz został odświeżony. Od razu domalowałem tą przeróbkę moją. Co do ilości, poszło 2 litry zielonej. Czyli 2 litry, no chyba litra, bo nie wiem, ile w tej puszce jest. Czy to już jest oszukana litra, czy litra prawdziwa, ale generalnie dwie puszki. Czerwonej też prawie dwie. No i kapkę tej czarnej, tam było, nie wiem, może 200 ml. To ten wał sobie pomalowałem tą czarną, tak żeby nie było wszystko takie, wiecie, w jednym kolorze. Miałem to trochę inaczej robić jeszcze,
ale bałem się, że mi nie wystarczy, że mi się proporcje nie zgrają, że mi gdzieś tam braknie czy coś i będzie lipa. Także jest jak jest. No i będzie, ja tam jestem zadowolony. Także co, do następnego. Cześć, trzymajcie się.